Dzisiaj porozmawiamy, jak podłączyć inwerter hybrydowy, jak go już kupimy, a w zasadzie to część powinniśmy zrobić, zanim go jeszcze kupimy. I to tą najważniejszą część i zaczynamy. Nasz inwerter hybrydowy ma jakąś tam moc odbioru. Najczęściej to jest 2400 W dla 24V, no i 3 kW lub 5 kW dla 48V. I po stronie odbioru naszej domowej ta moc nie może zostać przekroczona i należy, zanim podłączymy inwerter, zbudować obwód, który ma być zasilany ciągle po utracie energii zewnętrznej o mocy nieprzekraczającej mocy tego inwertera. I to niestety wedle przepisów musi nam zrobić elektryk. To nie jest rzecz, którą możemy zrobić sami. Nie mamy prawa pracować na instalacjach powyżej napięcia dotykowego bezpiecznego. Są świry, które na coś takiego reagują. Ja nie mam prawa. Wyjmują 1500 zł, idą i następnego dnia są elektrykiem z uprawnieniami i potem mogą robić wszystko sobie, znajomym, rodzinie, sąsiadom i Bóg wie komu jeszcze. No ale tacy normalniejsi ludzie, którzy mimo tego, co robią rządy, to postanawiają reagować w sposób rzetelny i uczciwy na prawo, które jest, muszą wezwać elektryka. Bo czemu? Bo ten inwerter hybrydowy tak naprawdę to nie jest nic więcej niż UPS połączony z bardzo słabą ładowarką słoneczną. To jest bardzo słabą ładowarką z paneli fotowoltaicznych. Otóż do tego UPS-a z jednej strony przykręcamy wejście z sieci energetycznej, a z drugiej strony dwoma kabelkami przykręcamy wyjście na ten obwód, który ma być zasilany nawet jak sieć energetyczna zniknie. Do tego też samego inwertera hybrydowego podłączamy kabelki od akumulatorów i już. I sprawa jest gotowa i koniec. Wszystko jest załatwione. W tym momencie, kiedy znika sieć energetyczna, nasz inwerter zaczyna wtedy dopiero działać jako inwerter. Pobiera prąd z naszej baterii akumulatorów i zasila nam tą część domu, która jest podłączona do tego specyficznego obwodu. Jeżeli nie chcemy wzywać elektryka, to w to miejsce, w którym tam jest narysowane, że wychodzimy na dom, podłączamy po prostu pięciokrotny przedłużacz z pięcioma gniazdkami i sprawę mamy rozwiązaną, tak? No tutaj będzie, chociaż ja na przykład obwód oświetlenia bym tam podłączył, no ale powiedzmy, że mamy przedłużacz z pięcioma gniazdkami i wtedy już ręcznie możemy powpinać tam rzeczy, które chcemy, żeby były zasilane w danym momencie, co tylko nam jest potrzebne. I teraz, cały dowcip polega na tym, jak podłączyć akumulatory. Przy podłączeniu akumulatorów pamiętajmy, że na szczęście tutaj ekonomia działa na naszą korzyść, czyli przewód o wystarczającym przekroju, czyli no, przy poborze 100 amper, bo jeżeli mówimy, że to są inwertery 24V 2400 W, a W to wiadomo, że to jest volt razy amper. Czyli jeżeli 24 V razy ile amperów, żeby wyszło nam 2400? No 2400 dzielimy przez 24, wychodzi nam 100. Więc mamy 100 amper w obwodzie baterii. To oznacza, że przewód musi być jak najkrótszy, dlatego że na każdym, nawet takim grubym, fajnym przewodzie występują spadki napięcia. Spadek napięcia razy przepływający amperaż to jest grzanie i moc wytracana na tym przewodzie. APC, od którego się uczymy, bo oni robili tego miliony i umieją to zrobić dobrze, łączy akumulatory 24-woltowymi klastrami czy grupami. Tak? Dwa akumulatorki, składamy je przodem do siebie, tak żeby się całowały wyjściami, tak żeby się całowały klemami. No i mamy klemę plusową naprzeciw klemy minusowej, więc je spinamy przewodem o długości ilu? 10 cm. A z drugiej strony mamy wyjście plus i minus. Pomiędzy nie wkładamy
najtańszą płytkę HDP, jaką możemy kupić, grubości 1 mm, lub też folię poliwęglan i tyle. Tak, żebyśmy, broń Boże, jakimś śrubokrętem czy kluczem, próbując to dokręcać, nie zrobili zwarcia. Natomiast procedura wygląda tak, że najpierw podłączamy klemy wyjściowe z tym plusem i minusem 24, które będą nam wychodziły na zewnątrz. Dopiero potem składamy akumulatory razem, najfajniej z tą właśnie przekładką pomiędzy nimi, i dopiero wtedy spinamy je tym króciutkim przewodem w 24V. Jaka jest jeszcze możliwość? Zamiast tego przewodu 24V możemy od razu, przynajmniej z jednej strony od razu, bo z jednej strony, jeżeli budujemy układ 48V, to takich par akumulatorów będziemy mieli dwie. Przynajmniej z jednej strony spiąć to od razu bezpiecznikiem, bo bezpiecznik w tym miejscu nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne, dlatego że wiadomo, jak jest długi przewód, to tam przekładając, ciągając i tak dalej, rozłączając, podłączając, no ruchomość na nim będzie wiadomo większa, aniżeli tutaj, kiedy te akumulatory złożymy razem. Ja paczki akumulatorów APC robi to na taśmę dwustronną, czyli po prostu, kiedy już składa akumulatory, to ta przekładka między nimi ma taką taśmę, jak używamy do dywanów. Ma przyklejoną z dwóch stron taśmę dwustronną. Kiedy dociśniemy akumulatory, one są wtedy ładną grupą akumulatorów. No i co się dzieje, kiedy chcemy zbudować 48V? Otóż znowu takie dwa układy 24V całujemy klemami ze sobą. I znowuż długość przewodu spinającego te dwa obwody 24V będzie bardzo, bardzo mała, bo znowuż to będzie 10-15 cm maksimum. Ok, teraz już tak bardzo nie oszczędzam, ale był moment, kiedy miałem świra na punkcie ekonomii tego, że no róbmy rzeczy tak, żeby to miało jak największy sens ekonomiczny. Ja te połączenia wszystkie robiłem płaskownikiem aluminiowym, bo tak mi się bardzo podobało. Natomiast płaskownik aluminiowy, on jest fajny, ale też jest kłopot z tym, że trzeba go izolować, szybkie zdejmowanie, no to jest kłopot. Zawsze się przy robieniu w nim otworów, zawsze człowiek zapomni, że od danego miejsca ciężko jest wejść kluczem. Więc jednak przerzuciłem się z powrotem na klemy, zwłaszcza że no, część, zwłaszcza baterii głębokiego rozładowania, jest przystosowana do oczkowych złączek na przewodach, czyli nie mają okrągłych klem, tylko prostokątne, gdzie po prostu można nie wkładać coś od góry, tylko przyłożyć z boku, przykręcić i po zabawie. No i już, i mamy w ten sposób baterię 48V, którą podłączamy do naszego inwertera i sprawa jest załatwiona. Koniec. Dlatego, że no, czy chcemy podłączyć panele fotowoltaiczne, elektrownię wiatrową, czy nie chcemy, to już będzie działać. No oczywiście, możemy do tego podłączyć panele fotowoltaiczne, możemy do tego podłączyć elektrownię wiatrową. Ja jednak proponuję przy instalacjach 24V, żeby stosować te przetwornice DC-DC przed wejściem z paneli na sam ten inwerter. Ale z drugiej strony te moce, które przyjmują te wspaniałe urządzenia, są tak małe, bo jeżeli tam jest 200 czy 500 W maksimum na wejściu, albo ja czegoś nie rozumiem, no to jakby dlaczego nie ładować akumulatorów bezpośrednio, skoro mamy przetwornicę DC-DC, ten sterownik PWM w zasadzie różni się tylko tym, że nam zapnie dump load przy przeładowaniu akumulatorów, a tutaj jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie na przetwornicy DC-DC ustawić, jakie mamy mieć napięcie akumulatorów i tyle. I pojechaliśmy.
No to co, szanowne towarzystwo, jeszcze zauważy, że tutaj można by było dodać i bardzo, bardzo, bardzo czekam na rzeczy, które zrobiliście inaczej, na rzeczy, które chcecie zrobić inaczej, na rzeczy, które zrobiliście dokładnie tak, jak mówię, i nie wyszło, dlatego że uczymy się tylko i wyłącznie na eksperymentach, to prawda, ale eksperyment to jest takie działanie, które ma szansę skończyć się niepowodzeniem. Inaczej to nie jest eksperyment. Więc tak naprawdę uczymy się tylko i wyłącznie na błędach. Mi się wydaje, że po tej ilości błędów, które popełniłem, to podałem tutaj przepis działający. Ale jeżeli komuś taki przepis nie zadziałał, albo komuś zadziałał zupełnie inny, to bardzo proszę i chciałbym wiedzieć. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tych inwerterach, skoro no, te ładowarki PWM są średnie? Dlatego, że niestety tak się porobiło, że ceny UPS-ów, takich koło powyżej 2 kW, no, stały się nieakceptowalne, tak? Dlatego, że dzisiaj to już jest 1100 zł za używany sprzęt. Tutaj możemy za 1050 kupić jednak sprzęt, który jakąś tam ładowarkę ma. W razie, gdyby nasza super MPPT ładowarka nam padła, to podłączamy i mimo wszystko działa, czyli ta możliwość dodatkowa jest. Płacimy za urządzenie, które jest z gwarancją, płacimy za urządzenie, które samo jedno w takim najprostszym układzie, samo jedno robi nam instalację domową, dlatego że ten inwerter hybrydowy, on działa również bez sieci w ogóle. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy domek na wsi, mamy działkę, mamy cokolwiek, ten inwerter jest już naszą siecią domową. Do niego podłączamy akumulatory, do niego podłączamy sieć domową, do niego podłączamy panele fotowoltaiczne. Więc to jest taka super, 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 super prosta rzecz, która po prostu weźmie i działa. Pozdrawiam, bo się rozgadałem. Trzymajcie się. Subskryb. Na razie.